Witajcie, jestem Łukasz Kielon z Czasu Dżentelmenów, a to są Stare Prawdy. Seria, w której przypominam dawne sentencje łacińskie i podpowiadam, jak można z nich skorzystać dzisiaj. Jak je na przykład rozumieć, żeby mogły pokierować, powiedzmy, trochę lepiej naszym życiem. Temat, który wybrałem do tego odcinka, jest po trosze związany z artykułem na blogu, który dzisiaj też publikuję, na temat nauki cierpliwości, wyrabiania w sobie cierpliwości. Jednak dzisiaj tutaj nie przedstawię Wam wersji filmowej tego artykułu, tylko powiedzmy rozwinę to trochę i podpowiem Wam takie dwie sentencje, które gdybyście chcieli szlifować w sobie tę cierpliwość, mogłyby Wam służyć jako taki drogowskaz. Zacznę od sentencji, która w pewien sposób wyjaśni nam, skąd bierze się w nas brak cierpliwości. Brzmi ona: multa petendibus desunt multa. Oznacza ona, że ludziom, którzy pragną wiele, wiele brakuje. Czyli tak naprawdę ci, którzy chcą więcej i więcej, tak naprawdę są biedni. To dlatego, że myślimy o tym, o tych wszystkich dobrach, które skądś moglibyśmy wziąć i jakby nie potrafimy się uwolnić od tej myśli, nie potrafimy się cieszyć tym, co teraz mamy i te nasze myśli i plany biegną gdzieś tam daleko, chcielibyśmy to wszystko posiadać, wszystko zdobyć i to najlepiej teraz, już. Dopóki tego nie zdobędziemy, nadal będziemy biedni, więc jakoś to nas boli. I te, jeśli mamy takie rozbudowane pragnienia, które czasami mogą być ponad nasze siły, no to będziemy po prostu z tym nieszczęśliwi. I ja mam wrażenie, że troszeczkę żyjemy w takiej kulturze, w której mamy dookoła siebie bardzo dużo różnych dóbr i te dobra są też promowane, reklamowane zewsząd. Mamy takie wrażenie, że każdy już to ma, tylko nie my. My też byśmy chcieli, jakoś do tego chcemy dążyć. I w efekcie no, dążymy, gdzieś starając się. Zazwyczaj to chodzi o pieniądze, więc musimy gdzieś tam te pieniądze odłożyć, żeby sobie te przedmioty kupić, ale również dotyczy to kwestii na przykład kariery, rozwoju osobistego, czy na przykład pracy nad własnym ciałem, które również chcielibyśmy mieć doskonałe. Często mamy takie oczekiwania, żeby zrobić to już raz, dwa i tak naprawdę najlepiej, żeby to było łatwe. I niestety okazuje się gdzieś tam dalej w drodze zmierzania do tych celów, że to wcale nie jest takie proste, że potrzeba bardzo dużo energii i myśląc ciągle o tym, że to powinno być łatwe do osiągnięcia, zaczynamy się zniechęcać, zaczynamy sobie myśleć, że ci, którzy już to osiągnęli, mieli jakieś szczęście, ktoś im pomógł, mieli przyjaciół, którzy gdzieś tam ich wprowadzili albo, no nie wiem, jakiś zbieg okoliczności sprawił, że oni już to osiągnęli, a nam się nie udało, my jesteśmy poszkodowani i frustrujemy się jeszcze bardziej. Więc takie myślenie o tym, że wszystko powinniśmy posiadać już teraz, łączy się powoli z takim z brakiem cierpliwości, z takim zniecierpliwieniem, żebyśmy właśnie nie chcemy nawet do tego dążyć, nie chcemy na to zapracować i nawet nie myślimy o tym, że ktokolwiek mógł wcześniej przed nami zapracować na to, że ludzie, których widzimy, na przykład, którzy odnieśli jakiś sukces, dajmy na to w naszej branży, w naszej dziedzinie, którą się zajmujemy, no to będziemy sobie próbowali to wytłumaczyć, że im to jakoś szczęśliwie wyszło, ale na pewno nie ciężką pracą, nie latami starań i tak dalej. No jednak rzeczywistość jest trochę inna. I tutaj pojawia się druga sentencja, której polską wersję na pewno znacie. Brzmi ona: gutta cavat lapidem, non viset sepe cadendo. Czyli kropla drąży skałę nie poprzez siłę, ale poprzez częste, ciągłe spadanie. Jest to wspaniała sentencja, która bardzo jakby uświadamia potrzebę wytrwałości i tej cierpliwości, o której teraz mówię, w dążeniu do własnych celów. Kropla, która jest dużo słabsza od nas, przez lata, przez wieki, przez tysiąclecia jest w stanie wyżłobić wielkie jaskinie w wielkiej skale, co byśmy my na przykład próbowali osiągnąć narzędziami i mocno się przy tym namęczyli, a może też zniechęcili po drodze. Takie myślenie możemy przełożyć również na inne aspekty naszego życia, jak choćby właśnie osiąganie tych celów, czy to zawodowych, jakiegoś tam rozbudowywania kariery, ale też na przykład to, o czym bardzo często mówię na blogu i na kanale, czyli rozwoju własnego charakteru, pracy nad własnym charakterem, wykształcanie w sobie różnych wartościowych cech, można tak naprawdę i należy rozłożyć na miesiące albo i lata. Z jednej strony dlatego, że są to trudne prace, wymagające no, wiele wysiłku, ale z drugiej strony
też dlatego, że powinniśmy jakby się przyzwyczaić do nowej funkcji, nowej roli, którą chcemy pełnić, do tych nowych cech, żeby one gdzieś tam nie, żeby to nie była jakaś maska, którą tylko na moment zakładamy. To samo dotyczy również, nie wiem, gromadzenia na przykład majątku na to, żeby sobie móc później pozwolić na jakieś dobra luksusowe. I w efekcie jest tak, że wszystkie rzeczy, na które będziemy pracować bardzo długo i będziemy się bardzo starać, żeby je osiągnąć, one będą sprawiały nam ogromnie więcej satysfakcji właśnie dlatego, że na nie zapracowaliśmy ciężką pracą, że wystaraliśmy się, że to trwało, że to wymagało od nas wiele. To nie jest tak, że dostaliśmy coś w prezencie od losu albo od jakiegoś przyjaciela, komuś musimy być wdzięczni, albo jeśli ktoś nas zapyta, jak to osiągnęliśmy, to tak naprawdę nie będziemy potrafili powiedzieć jak. Ale nie. Jeśli podejdziemy do wszelkich rzeczy, które byśmy chcieli osiągnąć w życiu, w ten sposób, że wiemy, że musimy ciężko na to zapracować i nie będziemy rezygnować przy pierwszych porażkach, pierwszych potknięciach, będziemy dążyć do tego wytrwale, no to wtedy faktycznie to, co osiągniemy, będzie dla nas zdecydowanie bardziej wartościowe, nawet jeśli nie będzie to tym szczytem, który gdzieś tam możemy zobaczyć w tej naszej kulturze. Więc nasze pragnienia, rzecz jasna, powinniśmy również dostosować do naszych możliwości, ale w efekcie okaże się, że nawet to, co pragniemy, nawet jeśli to nie jest najlepsza rzecz z możliwych, to ona będzie nam sprawiała więcej satysfakcji niż otrzymanie w prezencie czegoś tam z samej góry. Zatem pamiętajcie, multa petendibus desunt multa, ludzie, którzy wiele pragną, wiele im brakuje, w efekcie czują się raczej biedni i sfrustrowani, jeśli nie mogą osiągnąć swoich celów. Natomiast gutta cavat lapidem non vi sed, sepe cadendo, czyli kropla drąży skałę nie poprzez siłę, lecz ciągłe spadanie. I my również powinniśmy zastosować te myśli do naszego życia. Nie raz, żebyśmy nie pragnęli wszystkiego, co jest dookoła i dążyli do wszystkiego, co gdzieś tam wydaje nam się, że ta nasza kultura, ta nasza rzeczywistość nam oferuje. I żebyśmy też przede wszystkim nie myśleli o tym, że te rzeczy zostaną nam po prostu dane, albo że inni osiągnęli je bardzo łatwo. To właśnie wytrwałością, cierpliwością, ciągłym dążeniem do tego celu, ciężką pracą jesteśmy w stanie je faktycznie osiągnąć. I polecam robić raczej małe kroki, w efekcie później się zorientować, że się zaszło zdecydowanie dalej niż się planowało na początku, niż gdzieś tam myśleć o tym, że coś nam przyjdzie bardzo proste albo zostanie ofiarowane przez los. Mam nadzieję, że te myśli jakoś pomogą Wam w codziennym życiu. Zachęcam gorąco, żebyście zajrzeli też na bloga czasgentlemanów.pl, gdzie piszę trochę więcej o tym, jak uczyć cierpliwości, bo uważam, że cierpliwość i wytrwałość to są takie cechy bardzo szlachetne, bardzo wartościowe i myślę, że kluczowe przy takim byciu dżentelmenem, przy kształtowaniu swojego charakteru w tym kierunku. No i z tym Was zostawiam. Widzimy się w kolejnym filmie i trzymajcie klasę. Pozdrawiam.